Płomaczenie Adam Śniarowski czyta Samuel Bukowski. Dwa i pół tysiąca lat temu król Babilonu miał sen, a sen ten ujawnia tajemnice w odniesieniu do Twojej przyszłości. Starożytny sen ujawnia przyszłość. Zapomniany sen. Mój dziadek był chrześcijańskim pastorem w Niemczech. Zawsze mówił, że urodził się po niewłaściwej stronie oceanu, po niewłaściwej stronie historii. Został wcielony do niemieckiej armii wraz z wieloma innymi sprawnymi fizycznie osobami. Kiedy tylko druga wojna światowa rozpoczęła się w roku 1939. Natychmiast umieszczono go na linii frontu z jednostką 699, która została umieszczona w sercu Rosji i przemieszczała się przez Ukrainę do Rosji południową flanką. Kierowali się do miasta Baku, gdyż ich celem było generalnie przejęcie rezerw ropy rosyjskiej armii i rosyjskiego rządu. Ich jednostka budowała mosty na linii frontu, często za linią wroga. Mnóstwo ofiar w ludziach i rannych. Pewnego dnia jego dowódca wezwał go pod koniec dnia do swojego gabinetu, prowizorycznego gabinetu, i zadał mu dość bezpośrednie pytanie. Słuchaj, Hassel. Czy wierzysz, że Niemcy wygrają tę wojnę? To pytanie było jak sytuacja bez wyjścia, bo jeśli jesteś żołnierzem patriotą, to powiesz: Oczywiście, że ją wygramy. Ale będąc też pastorem studiującym Biblię i jej proroctwa, mój dziadek wiedział, że Niemcy nie wygrają wojny. Zatem zmagał się z myślami i nie wiedział dokładnie, co powiedzieć. I w tym momencie pomodlił się w duchu, a potem zapytał: Czy to pytanie jest oficjalne, czy nieoficjalne? Mieli w swojej jednostce taki niepisany kod, że gdy mieli zdjęte czapki, to mogli mówić nieoficjalnie. I wtedy dowódca przerwał na chwilę i powiedział, w porządku, to nieoficjalne. I zdjął swoją czapkę i położył ją na swoim biurku. A mój dziadek zrobił to samo. Wyjął Biblię ze swojej kieszonki, otworzył ją na drugim rozdziale Księgi Daniela i zaczął opowiadać o śnie Nebukadnezara. I powiedział, nie wierzę, że Hitler ma rację. Jego imperium nie może przetrwać tysiąca lat, jak to obiecał ludowi niemieckiemu. Ta wojna musi przynieść klęskę, ponieważ takie jest biblijne proroctwo i wszystko już wypełniło się w przeszłości. Około dwa i pół tysiąca lat temu Nebukadnezar, król Babilonu, miał sen. Mówi się, że ten sen objawił naszą historię od tamtego czasu aż do dzisiaj. Ale czy to jest rzeczywiście prawda? Aby się tego dowiedzieć, musimy się cofnąć do Księgi Daniela. Daniel został wzięty do niewoli około 605 roku przed naszą erą. Według Księgi Daniela został wzięty do niewoli na początku panowania króla Nebukadnezara II, który przywrócił Babilonowi jego świetność jako bardzo wielka potęga czasów starożytnych. Zabrał on do niewoli pewną liczbę książąt z Jerozolimy, a jednym z nich był Daniel. Nie było czymś niezwykłym, że królowie dokonujący podboju ziemi zabierali z rodzin królewskich i szlacheckich młodych ludzi i zabierali ich ze sobą do swojego własnego kraju. Robiono to z dwóch powodów. Jeden z nich jest taki, że ci młodzi ludzie mieli być kształceni w Babilonie. W ten sposób przyjmowali nie tylko język babilończyków, ale i kulturę, i religię, i wszystko, co jest babilońskie. To była śmietanka kraju. Inteligencja, członkowie rodzin królewskich zabierali także rzemieślników, pisarzy i lekarzy. W ten sposób ich kraj rozwijał się na najwyższym poziomie. Pozostawiali jednak innych ludzi w ich kraju i pozwalali rządzić jednemu z nich. I to dokładnie stało się w czasach Daniela. Daniel i jego przyjaciele zostali zabrani z Jerozolimy do Babilonii. Odkrywamy, że Daniel był jeńcem w Babilonie. Pierwszy rozdział księgi Daniela mówi nam, dlaczego tam się znalazł. Nebuchadnezar wyruszył na Jerozolimę w trzech osobnych najazdach. Pierwszy z nich miał miejsce w roku 605 przed naszą erą, potem kolejny atak miał miejsce około roku 598, a kolejny 586 przed naszą erą. Za każdym razem kara względem ludności Jerozolimy była coraz to cięższa. Możliwe, że przy pierwszym ataku, kiedy Daniel i jego przyjaciele, książęta królestwa Judy, zostali zabrani do niewoli, mogło chodzić o przeszkolenie ich i uczynienie z nich sojuszników babilońskiej korony. Ten fragment ceramiki pochodzi z okresu 605-594 przed naszą erą. Są na nim zapisane m.in. kampanie Nebukadnezara do Palestyny i pierwsze zdobycie Jerozolimy. Daniel został prawdopodobnie sprowadzony do Babilonu przy pierwszym najeździe Nebukadnezara. Zostaje on sprowadzony do Babilonu i tam zapisany do babilońskiej szkoły. Otrzymuje babilońskie imię, karmiony jest babilońskim jedzeniem. W babilońskiej szkole poddawany jest swego rodzaju babilońskiemu praniu mózgu. Przygotowywany jest do przyswojenia babilońskiej kultury i języka, po to, by zostać marionetkowym władcą nad Żydami, pod rządami Imperium Babilońskiego. Daniel ryzykował własnym życiem, usiłując pozostać czystym w tym, co jadł i w tym, co pił, zamiast po prostu przyjąć gościnność Babilończyków. A to było bardzo niebezpieczne, bo jeśli nie przyjmujesz ich gościnności, to była to poważna zniewaga. To było niebezpieczne nawet, jeśli byłeś z kimś równy, a Daniel nie był równy Nebukadnezarowi, bo był jego jeńcem. Obdarzony był wielkim błogosławieństwem i względami u króla, wielkiego króla, który zawsze podbijał inne królestwa, a jednak odmówił jego gościnności. To było bardzo niebezpieczne, ale Bóg mu pobłogosławił i go przez to przeprowadził, i stał się on o wiele mądrzejszy niż wszyscy inni mędrcy. Jedną z najbardziej fascynujących historii w Biblii jest historia Nebukadnezara w drugim rozdziale księgi Daniela. Nebukadnezar miał sen, jak mówi Biblia, w drugim roku swego panowania i budzi się bardzo zaniepokojony. Bo miał ten niesamowity sen, ale tak jak to czasem przytrafia się niemal każdemu z nas, budzi się i nie pamięta swojego snu. Śnił mu się taki sen, że nad ranem nadal był przerażony. Zatem to musiał być naprawdę niezwykły sen, skoro przeraził takiego króla jak on. Wie, że był to sen od bogów. I chociaż podbił tak wiele terytoriów, to i tak nie wie, co ten sen oznaczał. Jest dla niego oczywiste, jak i dla wielu innych ludzi, jak w przypadku faraona w Księdze Rodzaju, że to miało coś wspólnego z nim i z przyszłością jego królestwa, ale nie wiedział co. Ponadto, nad ranem, choć odniósł takie wrażenie, to zapomniał wszystkich szczegółów snu, a nawet go nie pamiętał. To fascynujące, kiedy patrzysz na dowody archeologiczne. Wykopywane tabliczki pochodzące z VI wieku przed naszą erą. Odkrywamy, że sny były codziennością dla egzystencji Babilończyków, szczególnie wśród kapłanów, wśród elity. Istniała nawet szkoła zajmująca się tylko snami. mieli księgi o tym, jak interpretować konkretne sny. Zatem ten opis, że król miał sen i ktoś przyszedł go zinterpretować, wpasowuje się w kontekst VI wieku przed naszą erą. Najlepiej poświadczona literatura babilońska, jaką mamy, dotyczy wróżbiarstwa, omenów i tym podobne. Innymi słowy, co chcę powiedzieć, jeśli weźmiesz wszystkie babilońskie pisma, jakie posiadamy i umieścisz je wszystkie razem w bibliotece, to największa sekcja będzie właśnie o tym. Babilon przesiąknięty jest konotacjami o znaczeniu religijnym, różnego rodzaju podtekstami. I to jest właśnie świat, w którym żył Daniel. To jest kontekst, w jakim Nebukadnezar miał swój sen. Jego życie wypełnione było symboliką i dla niego otrzymanie snu było wielce symboliczne, że to musiało oznaczać coś bardzo dla niego ważnego, i zdał sobie sprawę, że było to coś więcej niż tylko jakiś dziwny sen, ale że ten sen ma znaczenie. Jeśli ten sen nie zostałby wyjaśniony, to mógłby być postrzegany jako niebezpieczny. Lub być postrzegany jako przekleństwo, klątwa. Dlatego ludzie usiłowali znaleźć wyjaśnienie takiego snu. I dlatego wzywa on wszystkich swoich mędrców, którzy mieli zajmować się snami, widzeniami, wyjaśnianiem omenów, wróżb i tym podobne. To byli ci, którzy znali wolę bogów i umieli się z nimi kontaktować. Zatem wzywa on ich wszystkich. Z jakiegoś powodu Daniela tam nie było. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Może po prostu zaniedbano wzywanie go, bo był młody, więc nie wezwali go ani pozostałych, nie wiemy. Może chodziło o względy polityczne. Może pozostali byli zazdrośni, więc go nie wezwano. Zatem Nebukadnezar wezwał wszystkich tych ludzi i mówi: Miałem sen i chcę, abyście podali mi jego wyjaśnienie. A oni na to, nie ma sprawy, znamy się na tym, opowiedz nam ten sen. O nie, nie pamiętam tego snu, to wy mi powiedzcie, co to był za sen. I posuwa się do tego, że mówi, rzecz postanowiłem, jeśli mi nie oznajmicie snu i jego wyjaśnienia, zostaniecie poćwiartowani, a wasze domy będą zamienione w stos gruzów. Król wymaga od tych mędrców, aby powiedzieli mu zawartość snu. A oni są zaniepokojeni, bo wiedzą, że zginą, jeśli tego nie zrobią. Więc starają się naprawdę mocno, i wiecie, co robią? Mówią do króla, jak napisane jest w Daniela 2, 4 i 10: Poczekaj chwilę, królu. Teraz walczą o swoje życie. Nie ma takiego króla na ziemi, który by zadał kiedykolwiek tak trudne pytanie. Król mówi po prostu: Nie dam się nabrać na waszą taktykę zyskania na czasie, jeśli powiecie mi co to był za sen? Wtedy zaufam waszemu wyjaśnieniu. Ale ja nie pamiętam, co to był za sen i potrzebuję was, byście zrobili to dla mnie. W końcu jesteście czarownikami, jesteście astrologami, jesteście wróżbitami. Opowiedzcie mi mój sen. Byli oni opłaceni, to było ich pracą, byli na królewskiej liście płac, ponieważ mieli wiedzieć to, czego inni nie wiedzieli. Mieli dostęp do tajemnych informacji, więc to było uzasadnione, aby król ich o to pytał. Zatem król postanawia wszystkich ich zabić: wszystkich swoich najlepszych doradców, czarowników, astrologów, swoich wróżbitów i zaklinaczy. I dekret ten dociera również do Daniela i do jego trzech przyjaciół. Wydał dekret, aby wymordowano mędrców. Szukano tedy Daniela i jego towarzyszów, aby ich zabić. Daniel, jak już mówiliśmy, przeszedł przez babilońską edukację. Był on więc najwidoczniej zaliczany do mędrców, został zaliczony do tych, którzy mieli być zabici. Następnie jeden z królewskich strażników przybywa do domu Daniela, aby dokonać na nim egzekucji. To musiało być niezręczne. Puk, puk, puk. Siemka, w czym mogę służyć? Daniel? Tak. Przyszedłem, żeby cię zabić. I przemawiając do Ariocha, zwierzchnika królewskiego rzekł: Dlaczego dekret królewski jest tak surowy? Co tutaj się dzieje? Po co ten cały pośpiech? Wtedy Arioch zapoznał Daniela ze sprawą. Musiał powiedzieć mu coś takiego: Słuchaj, król miał sen. Nie pamięta tego snu, ale wie, że to było bardzo ważne, bo czuł niepokój z powodu tego snu. Daniel poszedł i wyjednał u króla, aby dał mu czas na przygotowanie królowi wyjaśnienia. Zamiast drżeć o własne życie, zdecydowali się spędzić czas na wspólnej modlitwie. I Daniel prosił i jego przyjaciele także, aby Pan dał im nie tylko wyjaśnienie snu, ale również sam sen. Pierwsze słowo z wiersza dziewiętnastego to wtedy została objawiona tajemnica. Co to znaczy wtedy? Wtedy, czyli po modlitwie, po tym jak prosił Pana, i wtedy Daniel popędził przed oblicze króla. I wtedy Daniel wyjaśnił królowi jego sen. To interesujące, co Daniel powiedział na samym początku. Daniel, odpowiadając królowi, przemówił: Tajemnicy, o którą król pyta, mędrcy, wróżbiarze, magowie i astrologowie nie potrafią królowi oznajmić. Ale jest Bóg w niebie, który objawia tajemnicę i dał poznać królowi Nebukadnezarowi, co się stanie przy końcu dni. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak Daniel wszedł, a król zapytał zaskoczony, czy możesz mi opowiedzieć treść mojego snu? A Daniel odpowiedział, Ja nie mogę opowiedzieć snów mojej mądrości, ale jest Bóg, który objawia tajemnice. A król słuchał, bo to brzmiało dobrze, ale nadal nie usłyszał treści swojego snu. Bo pamiętacie, że król nie mógł sobie przypomnieć snu, ale możecie być pewni, że gdy tylko to usłyszy. Wiecie, jak to jest, nie pamiętacie czegoś, a ktoś powie: A czy to nie było to i to? O tak, tak, to było to. Wtedy król czeka z zapartym tchem na treść snu. Wtedy Daniel powiedział: O królu. Tak, odrzekł król: Zgadza się, ja jestem królem. O królu, ty patrzyłeś i zobaczyłeś? Tak, zobaczyłem, ale co? I król pochylił się na swoim tronie, a Daniel mówi: O królu, widziałeś posąg. I jak tylko Daniel wypowiedział to jedno słowo, posąg, to już wygrał. Wiersz 31 ty, królu, miałeś takie widzenie. Oto przed tobą stał jeden posąg. Posąg ów był bardzo wielki, jego blask był nadzwyczajny, wygląd zaś straszliwy. Posąg ten był taki, jego głowa była ze szczerego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu. Golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, aż oderwał się kamień bez pomocy rąk. Uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas zostały zdruzgotane razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Mamy tu zatem opis wielkiego metalowego człowieka: głowa ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, nogi z żelaza i stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. To proste, jakby pomnik, pomnik, bałwan. Widać zatem metale o coraz to niższej wartości, ale być może o coraz wyższej sile, poza żelazem z gliną na samym dole. Zatem był to dość intrygujący sen, a kontekst księgi Daniela wskazuje, że pokazano Danielowi w VI wieku przed naszą erą wizję całej przyszłości świata od czasów Nebuka aż do owego kamiennego królestwa, co wydaje się być czymś, co stanie się przy samym końcu naszej historii. Wyjaśnia on jednak dalej nie tylko to, co się królowi śniło, czyli posąg z głową ze złota, ramionami i piersiami ze srebra, biodrami z brązu, nogami z żelaza i stopami z żelaza zmieszanego z gliną, ale powiedział również królowi, co to wszystko oznacza. Wiersz 37. Ty królu, jesteś królem królów. Tobie dał bóg niebios królestwo, potęgę, moc i sławę. W Twoją rękę dał każde miejsce, gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, zwierzęta polne i ptaki niebieskie. Tobie dał władzę nad nimi spójrzcie teraz na te słowa tutaj Ty jesteś głową ze złota. Nie trzeba się zastanawiać, nie trzeba pytać, nie trzeba zgadywać. Daniel mówi: Ty, Nebukadnezarze i poprzez rozszerzenie Królestwo, które Ty reprezentujesz Babilon to Ty jesteś tą głową ze złota. Po skonsultowaniu się ze swoim bogiem mógł on powiedzieć, że te metale oznaczają sekwencje różnych królestw. I Daniel mówi Nebukadnezarowi: Ty o królu jesteś tą głową ze złota więc głowa ze złota symbolizuje Babilon. To jest bardzo odpowiedni symbol dla Babilonu, który był skąpany w złocie, słynął ze swojego złota. Babilon był jednym z najbardziej spektakularnych miast starożytnego świata. Jeśli popatrzeć na rozmiary Babilonu, to był on większy niż Rzym i większy niż Ateny. To było po prostu przeogromne miasto. Usytuowane było ono około 40 kilometrów na południe od Bagdadu w dzisiejszym Iraku. Historycy mówią, że w Babilonie było więcej złota, być może to jest przesada, ale daje nam to jakiś obraz bogactwa starożytnego Babilonu, że w Babilonie było więcej złota niż kurzu. Było to wielkie, złote królestwo starożytności. Prowadzone tam wykopaliska, począwszy od roku 1899 przez Niemców, ujawniły miasto otoczone potrójnym murem. Mury Babilonu składały się właściwie z dwóch systemów murów. Otaczały one miasto, i każdy z tych dwóch systemów składał się z trzech osobnych murów czyli razem sześć murów otaczających całe miasto to było masywne. Ta cegła pochodzi z muru Babilonu. Każda cegła produkowana za czasów panowania Nebuka oznakowana była jego imieniem. Było w nim ponad 200 pogańskich świątyń. Słynny Ziggurat był oczywiście centralną świątynią. I czczono tam wielu bogów. Nebukadnezar zbudował wiele ołtarzy, świątyń i sanktuariów. Była to niezwykle politeistyczna społeczność, bardzo wyrafinowana społeczność. Ich literatura i język były czymś, co w tamtym czasie język akadyjski był niczym linga franka całego świata, tak jak język angielski jest nim dzisiaj. Każdy, kto zajmował się handlem, każdy zajmujący się relacjami dyplomatycznymi, musiał komunikować się używając tego języka, tak więc wpływ Babilonu rozszerzał się coraz dalej. Nebukadnezarowi nie podobało się, że ma być tylko głową ze złota. On chciał być złotą całością. Dlatego wzniósł posąg ze złota, w którym wszystko było złote, w trzecim rozdziale Księgi Daniela, czyli już w następnym rozdziale, i całe mnóstwo jego ludzi czciło posąg, oddając mu pokłon. William Shee zwraca uwagę, że był to prawdopodobnie czas konfliktu w jego imperium, gdzie mogły mieć miejsce przejawy nielojalności wobec Nebukadnezara. Chciał on zatem, aby wszyscy ślubowali mu lojalność. Gdy czytamy pochodzący z Babilonu dokument, to odkrywamy, że w dziesiątym roku jego panowania wybuchła rebelia i ta rebelia była bardzo poważna. Któregoś razu na jego własnym dworze, jak mówi tekst, musiał on wziąć swój własny miecz i bronić swojego własnego życia. Na szczęście niebawem wkroczyli żołnierze i król przeżył tę rebelię, a buntowników oczywiście ukarano śmiercią. Problem polegał jednak na tym, że Nebukadnezar nie wiedział, kto jeszcze zaangażowany był w tę rebelię, w ten spisek. Zarządzał więc, aby dostojnicy dworu złożyli nowy ślub wierności królowi, nową przysięgę. Sprowadza więc ludzi do Babilonu tylko po to, by mieć pewność, że rozumieją oni, iż muszą być mu posłuszni, że muszą zaakceptować go jako suwerennego króla i władcę. Jest to bardzo zbliżone do wydarzeń z rozdziału trzeciego, gdzie mamy ten posąg, który on zbudował, a ludzie zgromadzeni tam mieli się pokłonić jako wyraz szacunku. Mamy listę na glinianej tabliczce, na której podane są imiona ludzi, którzy zostali zaproszeni do Babilonu na złożenie tego nowego ślubu wierności. Pośród tych imion są trzy imiona, które są bardzo podobne do tych trzech młodzieńców, o których czytamy w trzecim rozdziale księgi Daniela, którzy nie oddali pokłonu: Szadrach, Meszak i Abednego. Szadrak, Meszak i Abednego należeli do szlachty, byli przyjaciółmi Daniela, byli częścią wyższej klasy społeczności w Jerozolimie. I tych trzech wraz z Danielem zostało zabranych jako jeńcy, aby zostali przeszkoleni na dworze Nebukadnezara. Tych, którzy nie oddali pokłonu, czyli trzech przyjaciół Daniela, rozkazał wrzucić do ognistego pieca, który był bardzo gorący. To było coś jak cegielnia. Nikt nie mógł tego przeżyć. Ludzie ginęli od samego żaru. Jednak sam fakt, że cały ten posąg był ze złota, pokazuje tak naprawdę, że Nebukadnezar faktycznie buntuje się przeciwko widzeniu z rozdziału drugiego. On tego nie akceptuje, że Bóg pozwala mu, aby był on tylko głową ze złota. On Chce, aby całość była ze złota i panować na wieki zatem będzie musiał jeszcze się wiele nauczyć w umyśle Nebukadnezara Babilon nie jest tylko przejściowym królestwem Babilon jest najwspanialszym z królestw i jest to niekończące się królestwo jak powiedział Daniel Nebukadnezarowi ty jesteś tą głową ze złota Nebukadnezarowi musiało się to spodobać ale nie spodobał mu się ciąg dalszy popatrzcie na wiersz 39 po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od Twojego, a potem trzecie królestwo, jakby z brązu, które będzie panowało nad całą ziemią. Nebukadnezar tego słucha i nie podoba mu się to, ale słucha. A Daniel mówi w Daniela 2:39, że po tobie, czyli po tobie, Nebukadnezarze, po królestwie babilońskim. Powstanie inne królestwo. Jestem pewien, że Nebukadnezarowi nie spodobały się te dwa słowa po tobie, ale Daniel mówi po tobie powstanie inne królestwo, a potem trzecie królestwo jakby z brązu. Więc teraz czujemy, co jest wyjaśnieniem tego snu. Złoto reprezentuje Babilon, potem srebro reprezentuje inne królestwo, a potem trzecie królestwo z brązu i to jest istotne zdanie, które będzie panowało nad całą ziemią. To jest bardzo istotna sprawa, którą należy zrozumieć. To zdanie, które będzie panowało nad całą ziemią, daje do zrozumienia, że nie są to tylko regionalne, lokalne potęgi. To są potęgi władające całym światem. Babilon był największym narodem starożytności aż do tamtego momentu, ale po Babilonie nastąpi inne królestwo. Podbój Babilonu to ciekawa sprawa. Persowie przybyli pod miasto i otoczyli je. Z perspektywy księgi Daniela widzimy, że król Belsazar był uwięziony w mieście wraz ze szlachtą i czuli się oni tam całkiem bezpiecznie. Mury Babilonu były bardzo solidne, bardzo silne. Belsazar wie o najeździe Cyrusa wie, że on przebywa, ale się nie boi. Babilon jest niepokonany. Ma mury wokół miasta, ma kanały, ma fosę, jest bezpieczny. Jedną z kluczowych cech Babilonu było to, że rzeka Eufrat przepływała przez miasto i była ona źródłem wody dla mieszkańców miasta i nie mogłeś tak po prostu wedrzeć się do miasta. Bramy były bardzo dobrze skonstruowane, a w samej rzece były specjalne okratowane bramy, wpuszczone głęboko w wodę, uniemożliwiając komukolwiek wślizgnięcie się do miasta korytem rzeki. Babilon był rządzony przez Belsazara, kiedy upadł, tej nocy, kiedy Babilon upadł, według piątego rozdziału Księgi Daniela. Kiedy wojska Cyrusa pod wodzą tego generała, kiedy przyszły i podeszły do murów, to grecki historyk opisuje, że wojska Cyrusa odwróciły bieg rzeki Eufrat. Persowie byli w stanie odwrócić bieg rzeki, budując kanał w jej górnym biegu. Odwracając tym samym bieg rzeki. Tak, że poziom wody przepływającej przez miasto spadł do bardzo niskiego poziomu i perscy żołnierze byli w stanie prześlizgnąć się pod rzeczonymi bramami do miasta, podczas gdy strażnicy i inni ludzie w Babilonie najwidoczniej ucztowali na ostatniej uczcie króla Belsazara, kiedy weszli i przejęli miasto. To znaczy tamci przedarli się przez miasto, otworzyli pozostałe bramy, a perskie wojska mogły wkroczyć i przejąć miasto. Belsazar otrzymał doniesienie o tym, że miasto upada. Zatem, czy ucztuje on dlatego, że czuje się bezpieczny, jak mówi wielu ludzi, czy też może dlatego, żeby zapić ten fakt? Że wie, iż imperium ma niebawem upaść. Tak niektórzy też twierdzą. Tak czy inaczej ucztuje. Każe przynieść piękne naczynia, jakie przechowywano, pochodzące z izraelskiego sanktuarium, świątyni Salomona. I ucztują, i są już bardzo pijani. I nagle widzą ten napis na ścianie. I Belsazar jest przerażony tym, co się dzieje i tym, co widzi. Każe wtedy wezwać Daniela, a Daniel wyjaśnia mu ten napis. I jest to tylko kwestia czasu, kwestia paru godzin, kiedy imperium ostatecznie upadnie. Babilon był największym narodem starożytności aż do tamtego momentu, ale po Babilonie nastąpi inne królestwo, a po tym królestwie ma nastąpić jeszcze inne królestwo, a po nim ma nastąpić jeszcze inne. Każdy z tych metali oznacza królestwo i kolejno następujące po sobie królestwa. Babilon został podbity przez Medopersję. Imperium Medoperskie było reprezentowane przez srebro, pierś i ramiona. Faktycznie, Imperium Medoperskie jest nazwane Medopersja w księdze Daniela w rozdziale ósmym. Cyrus, król Persji, oraz jego generał Gobrias. Zdobyli Babilon w roku 539 przed naszą erą. Persowie byli bardzo potężni. Mieli oni dość światłą zasadę, jak na owe czasy. Mogli być brutalni w pewnych miejscach, na przykład, gdy miasto, które Cyrus oblegał, nie chciało się poddać, to mógł spalić je całe wraz z jego kobietami i dziećmi. Jednakże wobec tych miast, które poddały się jego władzy, był bardzo miły i nawet pozwalał jeńcom powrócić do ich domów, włączając w to nawet Żydów którym pozwolił wrócić do Judy. Przywracał bożki do ich świątyń i tego typu rzeczy. Imperium Perskie trwało jakiś czas i oczywiście, kiedy król miał liczne wojsko i wielką władzę, to chciał rozszerzyć swoją władzę. To jest marzenie każdego króla. I jednym z takich królów był król o imieniu Kserkses. Jego perskie imię w języku staroperskim, który był jego oryginalnym, rodzimym językiem brzmi Jarsza, co było dla Żydów za trudne do wymówienia. Dlatego nazywali go Ahashariarszem. I pod takim imieniem go znamy. Grecy zaś mówili na niego Herche, stąd Xerxes. Był on mężem królowej Estery. Młoda dziewczyna Estera żyła w okresie perskim, w czasach Xerxesa I. Tekst biblijny mówi nam, że ów król ostatecznie poślubił tę młodą żydowską dziewczynę, i w Biblii nosi on imię Achasferosz. Nie wiem, jak Estera się do niego zwracała, czy był to Haszariarsza, czy też Ahasferosz, ale tak czy owak, był on jej mężem. A ten facet był potężny, był także dość dziwny, był bardzo popędliwy i chciał podbić Grecję. Najechał na Grecję, chcąc poszerzyć Perskie Imperium. Oczywiście był synem Dariusza i faktycznie założył te wielkie warowne miasta i pałace. Ukończył je, jego ojciec to rozpoczął, ale on to dokończył. Takie miasta jak Suza, Persepolis i inne faktyczne miasta Perskiego Imperium. Ale wyobraźcie sobie to, że Grecy nigdy nie zapomnieli tego, co im zrobili Persowie. Dlatego lata później, bo to było w latach czterysetnych, ponad 100 lat później powstał Aleksander Wielki. Jego ojcem był Filip Macedoński. Macedonia leży na północ od Grecji i przejął on władzę nad Grecją, a Grecy i Macedończycy nie zapomnieli, co im zrobili Persowie i chcieli zemsty. Wyruszyli zatem za Aleksandrem i pokonali perskie wojska w wielkiej bitwie pod Arbelą w latach 330. Pojmali Dariusza III, ostatniego króla Persów. Relacje grecko-perskie były napięte od dłuższego czasu, było kilka konfliktów. Persowie próbowali kilkakrotnie najechać Greków, ale ostatecznie pod wodzą Aleksandra Wielkiego on był w stanie zatrzymać Persów raz na zawsze. W wielkiej bitwie pokonał Dariusza Persa i zmiótł całe perskie wojsko. Aleksander Wielki w roku 331, przed naszą erą, na polach pod Arbelą, zdumiewająca bitwa, w której pomimo znaczącej przewagi liczebnej wroga, udało mu się pokonać medoperskie wojska. Aleksander zgromadził oddziały piechoty i jazdy w liczbie około 49 tysięcy ludzi. Dariusz miał nad nim przewagę, jak niektórzy szacują, w stosunku 10 do 1, około 500 tysięcy ludzi, a niektórzy szacują, że było ich prawie milion. Widać zatem, że Dariusz miał nad Aleksandrem ogromną przewagę w tej bitwie. Jednak ten drugi rozwinął kilka taktyk, jak na przykład falanga i inne taktyki, które przejął od ojca i z powodzeniem zastosował je w bitwie. W którymś momencie bitwa stała się tak zaciekła, że Dariusz po prostu zawrócił konia i uciekł, a było to sygnałem dla całej jego armii, aby poszła za jego przykładem. Aleksander generalnie wygrywał bitwy wielokrotnie w ten właśnie sposób, kiedy Dariusz uciekł. Czy to był inny król, czy to był inny czas? I mogło być tak, jak niektórzy bibliści cytują ten tekst, mówiący, że Bóg napełnia lękiem królów ziemi: Psalm 76, wiersz 13. Możliwe, że to była boska chwila, kiedy Bóg zdecydował, że nastał czas dla kolejnego imperium, by przejęło władzę. Tak czy inaczej, Aleksander zwyciężył tam, gdzie z czysto ludzkiego punktu widzenia nie powinien był zwyciężyć. Widzicie zatem to przejście od Babilonu do innego królestwa Medopersji, i do trzeciego królestwa z brązu, które będzie panowało nad całą ziemią. Dochodzimy do bioder z brązu. To jest Imperium Greckie. To trzecie królestwo jest również dokładnie wymienione z nazwy w ósmym rozdziale Księgi Daniela. Jest to królestwo greckie, lub jak to jest napisane w Biblii Grecja. Zatem Babilon, potem Medopersja, potem Grecja. Innymi słowy, nie ma miejsca na dowolną interpretację. Wszystko jest po prostu nazwane z imienia. Mamy tu historyczny punkt zaczepienia. Wiemy, że Daniel używa tych symboli, czy to będą różne metale, czy różne zwierzęta, w odniesieniu do następowania po sobie imperiów, które powstają i które zdominowały szczególnie Bliski Wschód i terytorium ludu Bożego. Greckie imperium jest bardzo trafnym określeniem na światowe imperium, które nastąpiło po imperium perskim, i to jest właśnie ten element, który Daniel zdaje się dodawać. By móc odzwierciedlić następowanie po sobie tych imperiów. Pomimo iż Aleksander był tak potężny, tak inteligentny, wykształcony przez największego greckiego filozofa, którym był nie kto inny jak Arystoteles, to okazało się niestety, że choć Aleksander ujarzmił królestwa i miał u stóp cały ówczesny świat, to nie potrafił ujarzmić samego siebie. Podbił cały świat, ale nie był w stanie pokonać swoich własnych demonów. Umarł w Babilonie, nie pozostawiając dla imperium żadnego następcy. I dlatego cztery jego generałowie przejęli władzę. Kasander, Lizymach, Ptolemeusz i Seleukos. Podzielili oni imperium na cztery części, co doskonale pasuje do obrazu przedstawionego w ósmym rozdziale Księgi Daniela. Zatem Babilon, potem Medopersja, a potem Grecja. Zobaczcie, co będzie dalej z kolejnym królestwem. To bardzo interesujące, czytajmy od wiersza czterdziestego. Czwarte Królestwo będzie mocne jak żelazo, dlatego że będzie miażdżyć i kruszyć wszystko. Jak żelazo, wszystko łamiące, będzie miażdżyć i łamać. Temu królestwu poświęcone jest więcej uwagi niż poprzednim królestwom. Kiedy przyglądamy się temu czwartemu królestwu, to czytamy, że będzie ono niezwykle silne, niezwykle mocne, niezwykle potężne, symbolizowane przez żelazo będzie miażdżyć i kruszyć wszystko, a to królestwo to nie żadne inne, jak tylko żelazna monarchia Rzymu. Tylko to jedno królestwo tutaj pasuje. Gdy Republika Rzymska zmienia się w Cesarstwo Rzymskie, staje się największym spośród wszystkich tych następujących po sobie imperiów. Jest ono najsilniejsze, jest zobrazowane jako żelazne królestwo, jeśli chodzi o siłę, bo jeśli chodzi o dobrobyt, bogactwa i chwałę, to może nie było tak wielkie jak Babilon, Persja i Grecja, ale jeśli chodzi o siłę, to żadne z poprzednich nie mogło się równać z Rzymem. Zatem żelazo jest trafnym symbolem dla Cesarstwa Rzymskiego. Imperium Rzymskie znane było jako Imperium Wojskowe było ono znane ze swojej świetnie przeszkolonej armii, ze swojej wytrwałości, ze swojej organizacji znane ze swojego okrucieństwa znane ze swojej siły militarnej, potęgi jak również ze swojej bardzo wyrafinowanej kultury. Jezus żył właśnie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Jezus został przybity do Rzymskiego Krzyża Jezus był pilnowany przez rzymskich żołnierzy. Jezus stał przed Poncjuszem Piłatem, który był rzymskim namiestnikiem. I oczywiście, ukrzyżowanie jako metoda uśmiercania, to mówi samo za siebie o potędze imperium rzymskiego i słuszności tego, że Biblia charakteryzuje je jako imperium żelazne. Zatem mamy golenie z żelaza, prawda? Nogi z żelaza, reprezentujące Rzym, nie zostały podbite. Rzym nie został podbity z zewnątrz, przez silniejszą, większą i mocniejszą potęgę wojskową. Rzym się podzielił. Zastanawiam się, co o tym mówi proroctwo. Zobaczmy, co mówi proroctwo. Wiersz 41. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, spójrzcie na te słowa. Królestwo będzie podzielone. Daniela 2:41. Królestwo będzie co? Podzielone. Królestwo będzie podzielone. Innymi słowy, nie będzie żadnego podboju tego czwartego, żelaznego królestwa, ale jego podział. Królestwo będzie podzielone. W ostatniej fazie to już nie jest królestwo, ale jego następstwo, kiedy nastąpi rozpad na żelazo i glinę, które niezbyt dobrze się ze sobą łączą. Więc jest to jakby podział Cesarstwa Rzymskiego. Wiersz 41 mówi: A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garncarskiej. A zatem żelazo trwa nadal, lecz teraz jest podzielone. I dokładnie to wydarzyło się w historii Cesarstwa Rzymskiego, gdy przeszło ono od dominacji Rzymu do podziału Europy. Mamy liczne barbarzyńskie plemiona, które wkraczają, powodując spustoszenie w Cesarstwie Rzymskim. I już dość wcześnie, a potem bardziej, wraz z upływem czasu, Rzym jako imperium stopniowo tracił swoją potęgę. Po Rzymie miało nadejść podzielone królestwo. Miało ono być po części z gliny, a po części z żelaza. I nie mogły one trzymać się razem, nie mogły się one połączyć. Miały być one w formie części ciała ale nie mogły stanowić one pojedynczego królestwa sporo wielkich ludzi w historii miało to pragnienie aby jakoś spoić ze sobą zjednoczyć narody Europy ale biblia mówi że to się nigdy nie stanie były różne próby księga Daniela pokazuje te rywalizujące królestwa na końcu z żelaza i gliny co ciekawe kiedy przyjrzymy się historii Europy to zobaczymy jak rozpadające się Święte Cesarstwo Rzymskie, powstaje częściowo silne, a różne kraje w różnym czasie wyłaniają się, ale powściągliwie. Wyłonili się Frankowie, Karol Wielki, wiadomo, w czasach średniowiecza różni królowie uzyskiwali, jak się wydawało, przewagę, ale żaden z nich nie był w stanie sięgnąć po władzy. I tak mniej więcej wygląda historia Europy od czasów rozpadu Rzymu, poprzez święte cesarstwo rzymskie, średniowiecze, aż do czasów obecnych. Sądzę, że można by zasugerować, że Napoleon to taki dość niedawny przykład próby zjednoczenia Europy w jedno królestwo, jak to miało miejsce w czasach Rzymu, Grecji, Persji czy Babilonu. Ale nie udaje mu się. Pozostałe fragmenty żelaza i gliny jednoczą się przeciwko niemu i cesarstwo francuskie upada. Proroctwo mówi, a historia to potwierdza, że Rzym nie został podbity z zewnątrz, ale się podzielił. A potem powiedziane jest coś zdumiewającego powiedziane jest, że zmniejszają się one przez nasienie człowieka. To brzmi jak jakieś dziwaczne zdanie, takie nietypowe, ale co ono oznacza, to bardzo proste. To oznacza, że będą próbowali zjednoczyć narody podzielonego Rzymu poprzez jakieś sztuczne, małżeńskie więzi. To oznacza, że będą próbować zjednoczenia poprzez małżeństwa, i to jest dokładnie to, co objawia nam historia Europy. Jednym ze sposobów na ich drodze ku zjednoczeniu były małżeństwa pomiędzy ich rodzinami, zupełnie tak, jak powiedział Daniel. I ma to miejsce wiele, wiele lat po jego śmierci, to niesamowite. W istocie jedną z ważniejszych osób, które dokonywały takich małżeństw była Maria Teresa. W XVIII wieku, w czasach Mozarta, panowała ona nad Imperium Austro-Węgier. Miała ona wiele dzieci, zwłaszcza córek, mnóstwo córek, i wydawała je za mąż różnym innym władcom. One nie miały wyboru, przynajmniej większość. Jedna z nich, jej ulubiona córka, miała wybór. I tak oto zyskiwała ona władzę, mając to wszystko w rodzinie. Właśnie tak próbowali oni zdobywać panowanie w Europie. Duke z tego kraju poślubi Duchesse z tamtego kraju. Król z tego kraju poślubi królową tamtego kraju. Książę z tego kraju poślubi księżniczkę z tamtego kraju. Przez cały czas usiłują ustanowić tę sztuczną jedność, myśląc, że rodzinne więzi powiążą ze sobą razem narody podzielonego Rzymu, tak że będą ponownie zjednoczeni. Jak gdyby samo to nie było wystarczająco niesamowite, to tekst biblijny mówi, że to nie zadziała, że nie będą trzymać się ze sobą razem. Pomimo iż próbowano uzyskać jedność poprzez małżeństwa, to nic z tego nie wyszło, ponieważ proroctwo jest jasne. Te kraje nie będą trzymać się razem, nieważne jak ludzie będą się starać. Krytycy mówią: To zbyt dokładne, zbyt precyzyjne. To musiało zostać napisane jakiś czas po rozpadzie Rzymu. Wszyscy zgadzają się co do tego, że Daniel jest dokładny. Pytanie zatem brzmi, czy zostało to napisane wcześniej, przez uznanego przez tradycję autora, na 500-600 lat przed czasami Jezusa, czy też zostało to napisane jakiś czas później, po rozpadzie Rzymu, 500-600 lat po czasach Jezusa? Oto jest pytanie. Z punktu widzenia archeologa powiedziałbym, że mamy bardzo dużo nowych dowodów z przeciągu kilku ostatnich lat, które wspierają historyczność i dokładność księgi Daniela. Skąd zatem wiemy, że Księga Daniela została faktycznie napisana przed wydarzeniami, jakie są w niej opisane? Jednym z dowodów, który to potwierdza, jest odkrycie zwojów z nad Morza Martwego w roku 1947. W tych zwojach, które stanowiły bibliotekę owej religijnej społeczności, odnaleziono każdą Księgę Starego Testamentu, a przynajmniej fragmenty każdej z Ksiąg Starego Testamentu. Za wyjątkiem księgi Estery. Chwileczkę. Jeżeli znaleziono fragmenty każdej z ksiąg oprócz księgi Estery, to jaka księga została tam również odnaleziona? Księga Daniela. Zwoje z nadmorza Martwego posiadały Księgę Daniela już jako Księgę Kanoniczną należącą do Zbioru Świętych Pism. Jeżeli Księga Daniela powstała zaledwie w II wieku przed naszą erą, około roku 165, to jak mogła znaleźć się zaraz potem, tak szybko włączona do kanonu Świętych Pism? To po prostu nie miałoby sensu. Przemyślcie to wraz ze mną. Nawet świeccy archeolodzy, świeccy uczeni datują zwoje z nadmorza martwego na lata 250-50 przed naszą erą. Czyli gdzieś na 250 a 50 lat przed czasami Chrystusa nadążacie za mną? Gdybyśmy mieli księgę Daniela sprzed 200 lub 250, albo 150 lat przed czasami Chrystusa, to zgadnijcie co: mamy bardzo dobry wskaźnik, że tradycyjnie uznana data powstania i autorstwo przypisywane do księgi Daniela, czyli 500-600 lat przed naszą erą, są poprawne. Zatem, zamiast uznawać ją za późne dzieło, w której jest pełno błędów, że jest achistoryczna albo niegodna zaufania, to myślę, że możemy powiedzieć wprost przeciwnie: że mamy wystarczająco dużo dowodów na rzecz datowania księgi na VI wiek przed naszą erą oraz dokładność materiału, jaki się w niej znajduje. Popatrzcie, co dzieje się dalej w tym śnie. Wiersz 34. Patrzyłeś, aż oderwał się kamień bez pomocy rąk, uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas zostały zdruzgotane razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Nebukadnezar wierzył, że bogowie mieszkają w górach, dlatego Bóg posłużył się jego zrozumieniem, wybrał symbol kamienia odrywającego się od góry, który został wysłany, aby zniszczyć posąg. Zatem Nebukadnezar miał wiedzieć od samego początku, że to nie jakieś inne królestwo zniszczy królestwa świata, ale że będzie to coś, co pochodzi od Boga. W tym szczególnym kontekście w księdze Daniela jest to dokładnie kamień oderwany bez pomocy rąk. Innymi słowy, to nie jest coś, co robią ludzie, ale jakiś czynnik boski, który ustanowi królestwo, które będzie trwać na wieki. I to będzie mieć miejsce po tych wszystkich ziemskich królestwach. Zastanówmy się, kim jest ten kamień, kim jest ta wielka góra, która napełniła całą Ziemię. W pierwszym liście do Koryntian 10.4 jest napisane, że skała, która szła za nimi. Była symbolem Chrystusa, bardzo interesujące. Zaś w powtórzonego prawa 32.4 Bóg nazywa sam siebie opoką, skałą. Tuż przed upadkiem posągu widzimy ten kamień, który leci w powietrzu i uderza w posąg i rozbija go. To jest Chrystus, powtórne przyjście Chrystusa. Potem jest powiedziane: To reprezentuje Królestwo Boże, które wkracza w historię ludzkości. Aby zainterweniować, aby przejąć władzę nad tymi wszystkimi królestwami świata, a potem staje się wielkim królestwem, które napełnia cały świat i panuje ono na wieki wieków. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Księga Daniela została napisana jakieś 500 lat przed czasami Jezusa? 500 lat przed czasami Jezusa to oszałamiające. Nikt z Was nie byłby w stanie przewidzieć, co się stanie za pięć minut, a już tym bardziej za pięć stuleci. Daniel zaczyna od czasów Babilonu i przepowiada. Jeśli rzeczywiście podzielicie sobie to proroctwo, to otrzymacie siedem odcinków. Naprawdę jest tam przepowiedziane siedem spraw. Powiedział, że będzie Babilon i był Babilon, to jest numer jeden. Proroctwo mówi, że będzie Medopersja i Medopersja była numer dwa. Proroctwo mówi, że będzie Grecja i była Grecja numer trzy. Proroctwo mówi, że będzie Rzym i był Rzym, numer cztery. Mówi, że Rzym zostanie podzielony i Rzym został. Podzielony, numer 5. Mówi, że Rzym będzie nadal podzielony, pomimo prób, zarówno politycznych, jak i małżeńskich, dla zaprowadzenia jedności, i jest podzielony aż po dziś dzień, numer 6. A jedyna sprawa, jaka pozostała do wypełnienia się tego proroctwa, to gdy ten kamień uderzy w posąg, a Bóg ustanowi swoje własne królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. I wtedy dowódca przerwał na chwilę i powiedział: W porządku, to nieoficjalne. I zdjął swoją czapkę i położył ją na swoim biurku, a mój dziadek zrobił to samo. Wyjął Biblię ze swojej kieszeni, otworzył ją na drugim rozdziale księgi Daniela i zaczął opowiadać o śnie Dnezara, o posągu, który miał głowę ze złota, ramiona i piersi ze srebra, biodra z brązu i golenie z żelaza. A stopy z żelaza zmieszanego z gliną i przeszedł przez całą historię reprezentowanych w nim imperiów: Babilon, Medo-Persję, Grecję, Rzym i powiedział: Dzisiaj żyjemy w okresie dezintegracji Cesarstwa Rzymskiego, po upadku Rzymu. To jest dzisiejsza Europa, stopy z żelaza zmieszanego z gliną, a przecież żelazo nie miesza się z gliną, i to jest właśnie ten okres czasu, w którym teraz żyjemy i powiedział: Nie wierzę, że Hitler ma rację. Jego imperium nie może przetrwać tysiąca lat, jak to obiecał ludowi niemieckiemu. Ta wojna musi przynieść klęskę, ponieważ takie jest biblijne proroctwo i wszystko już wypełniło się w przeszłości. Dowódca był bardzo zamyślony, kiedy studium biblijne dobiegło końca i wtedy powiedział: Czy mogę zobaczyć twoją Biblię? Chciałbym móc to sprawdzić. I wtedy mój dziadek powiedział: W porządku, i dał mu swoją Biblię. Dowódca powiedział: chciałbym, abyś stawił się tu jutro rano o godzinie dziewiątej. Możesz odejść. Następnego dnia stawił się o dziewiątej tylko po to, by stwierdzić, że w biurze było również dwóch innych wysokich rangą oficerów, siedzących po przeciwnej stronie od jego dowódcy i w tym momencie, gdy wszedł do biura pomyślał, o nie, na pewno zostałem zdradzony, ale wtedy jego dowódca zdjął swoją czapkę i powiedział tamtym dwóm oficerom, czego ma dotyczyć to spotkanie i że wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, nie będzie już powtórzone. Wtedy oddał mojemu dziadkowi jego Biblię, a mój dziadek otworzył ją na drugim rozdziale księgi Daniela, bo rozkazano mu, aby powtórnie przeprowadził całe studium. Zatem przeszedł przez całe studium biblijne, przeszedł przez każdy z tych metali, z których składał się posąg, a gdy mówił o metalach, to podawał daty. I za każdym razem, gdy mówił o jakimś imperium, jak na przykład Babilon, oraz datach od 605 do 539 roku przed naszą erą, to zauważył jakąś komunikację między jego dowódcą a tamtymi dwoma oficerami. Była ona prawie niedostrzegalna, ale jednak była. Kontynuował więc studium biblijne, doszedł do końca i powiedział: Żyjemy teraz w okresie czasu stóp z żelaza. Z Mieszanego z gliną. One się ze sobą nie łączą, i z tego powodu nie będziemy mieć zjednoczonego, europejskiego lub światowego imperium, które przetrwałoby tysiąc lat. Trzecia Rzesza Hitlera nie może przetrwać tysiąca lat. Kiedy przekazał im tę wiadomość, w biurze zapanowała cisza. Pozwolono mu odejść, a kiedy wychodził, jego dowódca powiedział: A przy okazji, pozwól, że cię przedstawię tym pozostałym dwóm panom. I powiedział: To jest kapitan, który zanim rozpoczął służbę w niemieckiej armii, zanim został wcielony do niemieckiej armii, był profesorem historii. A potem został przedstawiony także temu drugiemu panu, który również był profesorem historii, gdy jeszcze był cywilem przed wojną. Obydwaj ci panowie potwierdzili wszystkie daty, które podałeś, oraz sekwencję imperiów i historię, którą tu podałeś. Dziękujemy ci bardzo. Kilka miesięcy później, w maju 45 roku, wojna dobiegła końca. I kiedy musieli się teraz zmierzyć z kwestią odwrotu i powrotu do Niemiec, co zajęłoby im całe miesiące i lata, aby to osiągnąć, wielkie pytanie brzmiało: czy damy w ogóle radę? Jednak ani mój dziadek, ani nikt w jednostce nie wiedział, że ten dowódca został przekonany kilka miesięcy wcześniej i racjonował każdą możliwą uncję benzyny, każdy możliwy kawałek żywności, bo wiedział, że ta wojna zakończy się już wkrótce na podstawie tamtego studium biblijnego i że będą musieli się wycofać. Kiedy później dziadek opowiadał mi tę historię, to powiedział. Została wydana książka o tej historii pod tytułem Nieugięty w armii Hitlera. Spośród 1200 mężczyzn, którzy byli na początku w jego jednostce, przeżyło tylko siedmiu, co jest nadzwyczajne, zważywszy, że mój dziadek miał silne przekonanie, aby nie nosić ze sobą broni. Więc nosił ze sobą drewniany pistolet, który wystrugał sobie jeszcze, gdy przebywał we Francji na początku wojny i nosił go ze sobą aż do końca wojny. Nikt o tym nie wiedział, ale był nieuzbrojony przez cały ten czas. Mój dziadek często potem mówił, że wierzy, że Bóg naprawdę był z nim i że Bóg go ochraniał i że dla takich właśnie chwil, kiedy niósł świadectwo Słowa Bożego i biblijnego proroctwa, że to czyniło taką właśnie różnicę dla niego, jego rodziny i jego życia. Zanim zostałem skonfrontowany z proroctwami z Księgi Daniela, z rozdziału drugiego, a także siódmego oraz innych proroctw tej księgi, byłem zupełnie niezainteresowany religią. Nie interesowało mnie to. Nie miałem żadnej świadomości religii. Ale kiedy zobaczyłem to proroctwo, odegrało ono ogromną i rozstrzygającą rolę w moim osobistym nawróceniu do Chrystusa i w moim obecnym zaufaniu do Biblii. Myślę o dwóch kwestiach, które sprawiają, że Biblia jest dziś dla mnie tak istotną i prawdziwą księgą. Jedną z nich jest proroctwo, jak można zobaczyć jego wypełnienie w historii i w czasie. A drugą jest to, że gdy wykonujemy coraz to więcej wykopalisk jako archeolodzy i odnajdujemy te starożytne miasta i starożytne cywilizacje, o których mówi Biblia, czy to Babilon, czy Medopersja, Rzym, czy Grecja, cokolwiek by to nie było, jesteśmy w stanie rzeczywiście dotknąć przeszłości. Jesteśmy w stanie ujrzeć to w trójwymiarowym świetle, a Biblia wtedy okazuje się potężnym, żywym słowem. Takie szczegóły pozwalają stwierdzić, że faktycznie musi za tym stać jakiś potężny umysł, który potrafi odczytać przyszłość. Księga Izajasza 46, 9 mówi Ja jestem Bogiem i nie ma innych bóstw. Ja jestem Bogiem, mówi, i nie ma nikogo podobnego do mnie. A potem podaje nam dowód, Jaki dowód Bóg przedłożył na to, że On jest Bogiem? Ja od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się jeszcze nie zdarzyło, proroctwo.